Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Kochani, ostatnio odkryliśmy, że to najprawdopodobniej Leon jest zabójcą. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, tylko w jaki sposób on to zrobił? Co tam się wydarzyło? Czy Sayaka tak naprawdę chciała sama zaatakować Leona? Zobaczmy. Co? No o czym ty do cholery mi tu mówisz? To zwykły przypadek. To jakieś losowe szlaczki, które tylko przypadkowo wyglądają jak moje imię. Nie, tu nie ma niczego przez przypadek. Sayaka napisała tę wiadomość, opierając się o ścianę. W takiej pozycji mogła to napisać tylko do góry nogami. W wyniku tego... Kiedy spoglądasz na wiadomość, stojąc naprzeciwko niej, kończy się na tym, że widzisz ją do góry nogami. Próbujcie sami, jeśli mi nie wierzycie. Napiszcie coś siedząc jak Sayaka. Litery powinny być do góry nogami. Nigdy nie słyszałem gorszej bajeczki. Ja ją zabiłem? Przestań pierdolić takie głupoty. Skoro nie jesteś mordercą, to dlaczego próbowałeś pozbyć się dowodów? O? Wiesz, o czym mówię, racja Makoto? Dowody, których Leon próbował się pozbyć. Dowody, których Leon próbował się pozbyć, to musi być to. Ale co to miało być? Ja was przepraszam za mój taki dzisiejszy głos, aczkolwiek powiem wam, że niedawno wstałem i nagrywam to przed pracą, dlatego mogę być taki dzisiaj niedowalony delikatnie. Polony kawałek koszuli, rozbita kryształowa kula. Szura? Masz na myśli kawałek spalonej koszuli, który znalazłem w spalarni. Mam rację? Kiedy morderca dźgnął Sayakę, musiał się wybrudzić w krwi ofiary. Aby pozbyć się zakrwawionej koszuli, morderca postanowił rzucić ją do spalarni. Ale jeden kawałek nie spalił się do końca. Morderca tego nie zauważył. W przeciwnym razie na pewno wpadłby w szał. Nie mam racji, Leon? Czy jeden z krawek materiału wystarczy, by stwierdzić, że Leon jest winny? Właśnie, znaczy nie tylko Leon nosi taką koszulę. Dokładnie, znam tu mnóstwo innych osób, które noszą taką samą koszulę. To tylko mały kawałek spalonej koszuli. Nie możecie określić, do kogo należy. Masz rację. To za mało, żeby określić, kto jest mordercą. Jednak jest jeszcze kilka innych kwestii, które pomogą nam ujawnić prawdę. Zaczynasz to rozumieć. Na wszystko można znaleźć odpowiedź. Tak, tak mi się wydaje. Kawałek spalonej koszuli, której morderca nie mógł się pozbyć.
Jest w tym jedna niepokojąca rzecz. To coś nie daje mi spokoju. To coś z tą koszulą. Jak się jej pozbyto? Przecież kraty były zamknięte. Nadal nie rozumiem, jak on się pozbył tej koszuli, naprawdę. Skoro kraty były zamknięte, co on kurwa teleportować się potrafi? Jak pozbyto się koszuli? Jeśli skupimy się na tej rzeczy, wszystko stanie się jasne. O, tak, słuszna uwaga. Chyba wiem, co chcesz powiedzieć. Nie można użyć spalarni bez otwarcia bramy, racja? Żeby podnieść bramę, trzeba najpierw ci nacisnąć przycisk, ale nie jest to możliwe. Musisz mieć klucz, żeby dostać się do środka, a jedyną osobą, która ma klucz do przycisku, to osoba na dyżurze sprzątania. Więc mordercą musi być osoba, która jest na dyżurze sprzątania, racja? Ciekawe. Nie, to nieprawda. Istniał jeszcze jeden sposób na pozbycie się dowodów bez otwierania bramy. Dowód ten pokazuje, że mordercą musi być Leon. Ale jak? Nieprzerwana debata. Spalony kawałek koszuli, spalarnia, rozbita kryształowa kula. Klucz do bramy w pokoju na śmieci. Ten, kto pełni dużo sprzątania, musiał go mieć, racja? Więc jedyna osoba, która mogła użyć spalarni, to osoba, która pełni dyżur sprzątania. Poza tym musisz podejść do spalarni, żeby mu zniszczyć dowody. Oznacza, że jedynym możliwym sposobem jest... No i dobra. Okej, osoba, która powinna mieć klucz do bramy w pokoju na śmieci, to... Ja? Czekajcie. Czy pozbycie się dowodów bez klucza do bramy jest naprawdę niemożliwe? Pomyślmy. Przerzucić by mu kto? Ej, kurde! Przecież Leon jest... tym super baseballistą. Jest super baseballistą dodatkowo... szklana kula. Czy mógł to owinąć i rzucić to, ale... Nie. Ale mógł rzucić... Ej, dobra, nie, chyba rozumiem. Mógł przełożyć rękę z ubraniami, wrzucić je do spalarni i walnąć kulą w przycisk. Skoro jest tym ultimatem, to myślę, że mógłby to zrobić, prawda? Ej, dobra, chyba wiem. Nie sądzę, że istnieje jakieś obejście. Nie, sądzę, że istnieje jakieś obejście. Czekajcie. Rozbita kryształowa kula. No tak, to prawda. No nie. I to jest to. Tak właśnie. To właśnie to. Rozłam. Ila, chyba wiem, jak morderca mógł pozbyć się dowodu bez otwierania bramy. Ale jeśli nie przejdziesz przez bramę, nie możesz włączyć spalarni, prawda? Możesz, jeśli użyjesz tego. Co to jest? Jakaś szklana kula? Kompletnie rozjebana. Właściwie to powinna być kryształowa kula, ale... Ale jak można jej użyć? Kula musiała zostać użyta w dość charakterystyczny sposób. Morderca rzucił nią.
Morderca wycelował we włącznik spalarni i zwyczajnie rzucił kulą przez przerwę w bramie. Wystarczyło, że kula uderzy w odpowiedni przycisk, a spalarnia zostanie włączona. A morderca rzucił kulą przez przerwę w bramie? Pamiętasz, co powiedziałeś wcześniej, Hipumi? Ilunia, ktoś włączył spalarnię? Jestem pewien, że wszystko wyłączyłem. Dziwne. Prawdopodobnie była to robota wróżek. Tylko Hipumi miał dostęp do klucza, więc jedyny sposób na włączenie spalarni bez wiedzy osoby na dyżurze to naciśnięcie przycisku bez podnoszenia bramy. Kiedy spalarnia została włączona, wystarczyło, że morderca wrzuci do niej koszulę. Ej, dajcie spokój, co to ma być do cholery? Wystarczy rzucić okiem na stronę zbrodni, żeby zobaczyć, że morderca nigdy nie przeszedł przez bramę. Potłuczona kula, włączona spalarnia, kawałek niedopalonej koszuli. Gdyby morderca naprawdę był na drużynie sprzątania, z pewnością dokładniej pozbyłby się dowodów. Poczekaj chwilę. Ale odległość między bramą a spalarnią wynosi 9 metrów. Racja? Trzeba być niesamowicie dokładnym, żeby trafić z takiej odległości w coś tak małego. Czy ktoś naprawdę mógłby to zrobić? Dokładnie, coś takiego jest niemożliwe. Trudne? Z pewnością. Niemożliwe? Śmiem wątpić. A to dlatego, ponieważ mordercą jest. Ten rzut dla mordercy był prościzną, a to dlatego, że mordercą jest ostateczny baseballista. Ponieważ mordercą jest ostateczny baseballista. Czyż nie mam racji, Leon? Czy ty w ogóle masz pojęcie, jak głupio teraz brzmisz? Cel oddalony jedynie o 9 metrów z pewnością jest żadnym wyzwaniem dla kogoś takiego jak ostateczny baseballista. Ty nie mówisz tego poważnie. Ja... Nie jestem mordercą. Te pierdolone muszki na pewno się pomyliły, mówię wam. Wciąż nie chcesz się przyznać. Dobrze więc. Makoto, przedstaw nam wszystko dokładnie to, co się wydarzyło. O tym będziemy mogli to zakończyć. Posłuchajcie mnie. Jak chcecie to niby zakończyć? Mów co chcesz, Leon. I tak znamy odpowiedź na każde pytanie. Prawda została ujawniona. Oto, co się stało. Za chwilę rozpoczniesz swój pierwszy kończący wywód. Chciałbyś się czegoś o tym dowiedzieć? Pewnie, że tak. Każda rozprawa powinna mieć mocne zakończenie. Właśnie dlatego istnieje kończący wywód. Twoim zadaniem będzie prowadzić kolejność danych sytuacji podczas morderstwa. Przeprowadzić, przepraszam.
Będziesz musiał ułożyć niektóre sceny w odpowiednim szablonie, tak jakbyś tworzył własną mangę. Niektóre szablony będą zawierać luki, które musisz wypełnić odpowiednimi fragmentami. Na dole ekranu ujrzysz kilka scen, które będziesz musiał wstawić. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na wybranej scenie i puść ją w pustym miejscu. Każde puste miejsce w szablonie zawiera podpowiedź. Więc nie musisz się martwić, że przegrasz. Wystarczy, że naciśniesz na lukę lewym przyciskiem myszy. Dobrze, więc życzę szczęścia i dobrej zabawy. Kończący wywód. Zaczynamy. O Jezu, jak to wygląda dziwnie. Od prawej do lewej, jak prawdziwa manga. Co my tu widzimy? Jest Sayaka. Sayaka się czai na kogoś, kto wchodzi. Sayaka atakuje. Zup atakuje. Ktoś wziął miecz. Trzasnął ją w łapę. Sayaka spieprza. Boi się. Ktoś próbuje się dobić. Ktoś wchodzi. Ktoś zabija Sayakę. Ktoś sprząta po sobie. Ktoś podchodzi do krat. Ktoś rzuca. A, to jest w ten sposób. Ktoś rzuca. Ktoś włącza przycisk. Ktoś się wszystko spala. Nie, włącza spalarnię dopiero. Ktoś robi kulkę z tych ubrań. Ktoś to spala. Ktoś wychodzi. Dobra, jakie mamy rzeczy? Kurde, mam 9 minut na to tylko. Czegoś minutę straciłem. Dowód, który morderca pospiesznie zostawił po sobie, to... No to to. Tutaj tą kulkę zrobił. Od końca próbuję to zrobić. Co rzucił morderca do spalarni? O, to mam więcej tego, o! Tą kulkę? Nie. To będzie to. Tu jeszcze drugą stronę też jest. Bo tu nie ma tej koszuli spalonej, prawda? Nie ma. Dobra, tutaj co to może być? Czym rzucił morderca, żeby włączyć spalarnię? No tą kulką. Oto. Tu posprzątał po sobie. No dobra. Wszystko pięknie, ładnie. Tu już było napisane Leon. Po tym jak morderca dokonał haniebnego czynu, Sayaka zdawiła się na ścianie za sobą. Więc to będzie to. To co było? Morderca użył przedmiotu, który znalazł w moim pokoju, pozbywając się nim dowodów na swoją winę. Czyli to będzie pewnie ta rolka papieru. Czy rolka do sprzątania. Trzeba coś takiego widzę, ale dobra. Morderca zmuszony był otworzyć drzwi do łazienki. Jedynym logicznym sposobem, aby to było zrobić, było... Rozwalenie zamka. Rozkręcenie zamka. Po tym jak morderca odparł atak Sayaki za pomocą własnego ataku, co zrobił potem? Co zrobił potem? No, strzelił Sayakę. Nie. Czekajcie, wróćmy na początek. Wróćmy na początek. Mój pokój był sceną zbrodni. Wszystko się zaczęło, kiedy do pokoju wszedł morderca. I to było to. Dobra. Kiedy Sayaka zaatakowała mordercę nożem, ten zauważył coś w moim pokoju. To był miecz. Tylko tak, pytanie czy... To będzie to? To będzie chyba to. A nie, morderca użył tego przedmiotu, żeby obronić się przed atakiem Sayaki. No, coś mi myszka przestaje działać chyba. Dobra, a jeszcze jedno. Po tym jak morderca odparł atak Sayaki za pomocą własnego ataku, co zrobił potem? No co on zrobił potem? Chciałbym zaatakować tym... A no tak, zaatakował ją mieczem przecież. Dobra, otwórz. Myślę, że dobrze byłoby spojrzeć na tę sprawę jeszcze raz.
Zeszłej nocy morderca udał się do pokoju, w którym była Sayaka. Innymi słowy, do mojego pokoju. Z tego co wiemy, Sayaka zaprosiła tę osobę z intencją morderstwa. Sayaka zaatakowała nożem, który wzięła wcześniej z kuchni. No wtedy stało się coś, na co nie była przygotowana. Morderca chwycił replikę miecza, który zaniosłem do swojego pokoju i odparł atak ofiary. Podczas tej walki, cios zadany mieczem złamał prawy nadgarstek Sayaki. Wtedy też Sayaka upuściła nóż kuchenny. Będąc zapędzoną w kozi róg, Sayaka spanikowała i wbiegła do łazienki. Morderca poszedł za nią, ale nie był w stanie otworzyć drzwi. Nie wiedział o tym, że moje drzwi do łazienki łatwo się blokują i potrzeba specyficznego sposobu, by je otworzyć. Sayaka o tym wiedziała, bo jej o tym powiedziałem, ale oczywiście morderca nie miał prawa wiedzieć. Więc morderca otworzył drzwi w bardziej siłowy sposób. Wziął nóż. Ale właśnie, kochani, skąd on miał śrubokręt, skoro nasze opakowanie było nietknięte? To znaczy, że musiał się wrócić do siebie jeszcze, wziąć swoje narzędzia i wrócić. Taka bez sensu. A potem dźgnął nim Sayakę. Dodatkiem sił, Sayaka zostawiła pośmiertną wiadomość. Żeby morderca tego nie zauważył, napisała ją na ścianie, która była za nią. Potem wyzionęła ducha. Gdy Sayaka już nie żyła, morderca zaczął niszczyć dowody. Na początku zdjął swą koszulę, która była pokryta krwią ofiary. Kręcił. Wtedy też wziął wałek z mojego pokoju i wyczyścił to pomieszczenie. Chciał upewnić się, że nie będzie żadnych dowodów jego obecności. Potem morderca udał się do pokoju na śmieci, żeby pozbyć się swojej zakrwawionej koszuli. Chciał ją spalić przy użyciu tamtejszej spalarni. Ale pokój na śmieci był zablokowany przez wyjątkowo solidną bramę, uniemożliwiając dostęp do spalarni. Więc morderca wpadł na plan, żeby użyć kryształowej kuli, którą Hiro zostawił w pralni. No dobra, ale to też musiał się wrócić do pralni, żeby tą kulę wziąć. Musiał o tym w ogóle wiedzieć. Mordercy udało się rzucić kulą przez szczelinę w bramie i trafić w przycisk włączający piec. Ale
Dla normalnego człowieka ten rzut byłby niemożliwy, ale ta osoba wiedziała, że trafi w cel. Ponieważ mordercą był ostateczny bejsbolista. Zresztą owa kula rzucona z absolutną precyzją trafiła w przycisk, który włączył spalarnię. Po zniszczeniu ostatniego dowodu, morderca opuścił pokój i zapewne odetchnął z ulgą. Ale była jedna rzecz, którą przeoczył. Część koszuli, którą rzucił w ogień, wypadła ze spalarni. Morderca tego nie zauważył, przez co pozostawił za sobą kluczowy dowód. Czyż nie mam racji? Leon? Wygląda na to, że Hiro po prostu zapomniał o swojej kuli i zwyczajnie zostawił ją w pralni. Zobaczyłeś ją, kiedy próbowałeś wyprać zakrwawioną koszulę. Mam rację? No dobra, to tu jest wyjaśnione. Kiedy kula wpadła ci w oko, odkryłeś sposób na pozbycie się dowodów. Więc Leon, czy sprzeciwiasz się temu, co zostało powiedziane? Ty się sprzeciwiam? No ja chyba się sprzeciwiam. Sprzeciw, sprzeciw, sprzeciw! Wszystko, co na mnie macie, to głupie teorie. Ja chcę dowodów. Gdzie są dowody? Bez dowodów możecie mi polatać wokół chuja. Nie przyznaję się do waszych jebanych bzdur. Cóż, to chyba dobry moment, żeby pokazać ci dowód, który dowodzi twojej winy. Makoto, wierzę, że posiadasz taki dowód. Kyoko, czy ty kurde za bardzo na nas nie polegasz? Tylko Makoto, musisz mieć taki dowód. Makoto, jestem pewna, że masz taki dowód. Makoto, musisz wiedzieć, co to oznacza. Makoto, kurwa, Makoto, Makoto. Czy posiadam taki dowód? Za chwilę rozpoczniesz swój pierwszy moment prawdy. Chciałbyś się czegoś dowiedzieć o tym... czegoś o tym dowiedzieć? Pewnie, że tak. O Jezu, co to jest? Czasami podczas rozprawy klasowej twój przeciwnik po prostu nie będzie chciał usłyszeć, co masz do powiedzenia. Kiedy tak się stanie, będziesz z nim musiał porozmawiać sam na sam. Pojedynek ten nazywany będzie momentem prawdy. Podczas MP musisz zniszczyć wypowiedzi przeciwnika, robiąc to w rytm muzyki. Ja grałem w Beat Sabera, luz. Dopasuj rytm do pomiaru tempa, znajdującego się na środku ekranu. Co by tu jeszcze powiedzieć? Ciśnij prawy przycisk myszy zgodnie z tempem, żeby namierzyć wypowiedź. Wypowiedź przeciwnika możesz zniszczyć za pomocą lewego przycisku myszy, również zgodnie z tempem. Jeśli nie zatrzymasz wypowiedzi na czas, dostaniesz obrażenia. Czekajcie, mogę zapisać tutaj? System? O kurde, nie mogę. Trzymając się rytmu, zaczniesz robić combo. Im dłużej utrzymujesz combo, tym mocniej będzie wzrastać tempo. Jeśli będziesz wypadać z rytmu, twoje tempo zacznie spadać. Razem z tempem zmienia się również czas na zestrzelenie wypowiedzi przeciwnika. Miej to na uwadze. Nie wiem, jak to zrobić, ale okej. Po tym, jak zabierzesz przeciwnikowi odpowiednią ilość punktów życia, na ekranie pojawi się słaby punkt. Żeby go zniszczyć, musisz nacisnąć lewy przycisk myszy. Kiedy pokonasz swojego przeciwnika wystarczająco szybko, wyjdziesz z tego jako zwycięzca. Nie muszę chyba przypominać, co się może stać, kiedy to przeciwnik wygra. To chyba na tyle. Życzę szczęścia i dobrej zabawy. Panie,
Dobra, moi drodzy. Ale resztę zobaczycie już w następnym odcinku. Ja wiem, że jestem Polsat, no ale trudno. W następnym odcinku zrobimy sobie już zakończenie całkowite tej rozprawy. Mam nadzieję przynajmniej, że to już będzie zakończenie. I przejdziemy pewnie do dalszej części gry. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, harmonogram, jak i Discord oraz głosowanie na następne serie macie w opisie filmu na stronie spookyshirow.pl. Znaczy to nie jest na, w opisie to, ale w opisie jest link, żeby tam wejść sobie, no, tak czy inaczej. Dobra, kochani, trzymajcie się, ja lecę za godzinę do pracy, więc pa pa!